Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, a oto i oczywiście Children of Morta. No i dzisiaj jestem ponownie samemu, gdyż nie udało się grafików moich i siostry zgrać. Jeszcze zanim zaczniemy rozgrywkę, patrzcie, jakie ładne bajorko z rybkami sobie żem znalazł. Nic wielkiego, wiem. Pewnie większość z was, jeśli grało w tą grę, albo oglądało, już to widziało, ale dla mnie to nowość, jeszcze tego nie widziałem. Naprawdę ani razu. I dobra. Skoro już jesteśmy przy tym wszystkim, nie ma co przedłużać, nie robić czegokolwiek, no po prostu zajmijmy się już dalej przygodą. W dalszym ciągu, żeby nie było, będę używał Kevina, chociaż nim nie umiem. Ale i tak bardziej umiem niż Lindą, czy jakoś tak? Tak, chyba ona Linda była. Chociaż by nie było, jeśli pierwsze podejście Kevinem nie będzie należało do najlepszych, to następne spróbuję Lindą może. No się okaże, że nagle tak samo jak Johnem, to przejdę Lindą po prostu po poziom. Dobra. Dobra, spokojnie. Dam radę. Okej, jest jakieś wydarzenie chyba. Akurat tutaj... No nie jestem w stanie zaprzeczyć jednej, jeśli chodzi o grę Kevinem. Ale to się nie ogarniam. Popatrzcie, jak on szybko atakuje i tu... Łatwo się przebija przez hordy wrogów. Już owszem, wiem, że pewnie... Strasznie nieostrożnie nim gram w ogóle, ale... To takie przebijanie przez hordy... Bywa przydatne w wielu sytuacjach. Gorzej tylko właśnie z tym, że łatwo otrzymać obrażenia przez brak jakiejś tam zdolności porządnej do unikania wszystkiego czy coś. Okej, goblin. Dobrze. No co my tu mamy? Nic. Jak na złość po prostu nic. Dobra. Przy okazji level up, to tym razem mogę coś wziąć, czy już mam wszystko? Chyba mam wszystko na obecny moment, co niestety. Tak więc jeszcze jeden poziom będę mógł, czy nawet musiał w sumie, wziąć coś tutaj na dwójkę. Po czym będą już fajniejsze rzeczy moim zdaniem. Głównie coś tego typu, ale no. Najbardziej mi zależy tak czy jak na ulepszeniu Furii oraz wachlarza ostrzy. Przy czym Furii może nawet powiem szczerze trochę bardziej, ze względu na to, że jednak Furia jest głównym źródłem siły ataków. I przy okazji, co tu mamy? Without regret, for it was never possible to change a destiny unknown. Dobra, nie widzi co? I się nie udało się. I tyle? Aha. Wiecie co, liczyłem na to, że trafię znowu. Albo na farta, albo będzie taki koszmarny pech jak ostatnio, gdzie... Poza tym, że się średnio udało się w kwestii właśnie... zgromadzenia tych, jak to się nazywa, skarbów, to jeszcze potwory wyskoczyły. Okej. No. Teraz mam jeszcze parę sekund spokoju, żeby ewentualnie wrogów znaleźć i jeszcze siekać ich na maksymalnej prędkości. Dobra. No i tym razem się skończy, co to? Zmienne relikty. A co to powoduje? Zmień każdy boski relikt, którego użyjesz? Co? Czyżby to... Aha, chyba już rozumiem, dobra. Szczerze wezmę sobie, jeszcze większą prędkość chodzenia. I powiem jeszcze... To chyba była największa głupota, którą mogłem zrobić, ale... No już za późno już. Od teraz każdy boski relikt, czyli te przedmioty te innego typu, które mam, te niejednorazowe, będą się zmieniały po każdym użyciu, więc no... To będzie ciekawe. Gorzej tylko, jeśli wiecie, zdobędę coś, co naprawdę mi się spodobało i uznam, że to jest naprawdę przydatne, potrzebne, a to nagle to co zmieni w jakieś coś mniej przydatnego. Dobra. Dobra. Mimo wszystko, powiem wam szczerze, czuję, że jest nawet w miarę dobrze, jak na mnie i Kevina. I co, co znowu? Na pewien czas zwiększa wzrost szały. Nawet nie wiem do końca, jak to ma działać, czy jest ten cały szał. Czy to chodzi o, wiecie, o furię Kevina, czy o coś innego? Prawdopodobnie nie będę ukrywał, jest to statystyka związana z zdolnością szału strażnika, czy jakoś tak. Który jeszcze nie odblokowałem w sumie na niczym.
O. W sumie na nikim, powinien chodzić nie na niczym, no ale rozumiecie, o co chodzi. Po prostu żadna z moich postaci nie posiada tej zdolności jeszcze, więc... Po prostu zobaczymy zaraz, jak to będzie działało. O ile zdążę. Dobra, raczej nie. Zdążę właśnie. Dobra. No to idziemy. A, super, koniec poziomu. A tu mamy... Śmiertelny cios. Wielka szansa na to, że atak główny tak mnie zrobię cel. Bierę. Szybkie atakowanie Kevina z czymś takim. Dobre połączenie moim zdaniem. Ryzykowne, ale bardzo, bardzo dobre. Tak więc no. Zagubiono kopy 2 na 3. I zobaczymy, jak tym razem pójdzie. Chyba i tak dotarłem dalej niż ostatnio, więc jest sukces. Jest sukces. Nawet jeśli niewielki, to moim zdaniem i tak jest super. Dobra. Tak więc idziemy i co tam tu mamy? Jakaś wielka kłoda. Ha. O cię panie, ilu tych wrogów. Zaraz padnę. Zdecydowanie zaraz padnę. Niestety. 13 zdrowia. W sumie podnosi 26, ale... W ciemnych kawałach, więcej niż traveler dares to tread, lay the chamber of Anea Dyer and her golem. The first step toward the mountain god. Ładne. Powiem wam szczerze, ładne widoki. Jak na ten styl pixel art w ogóle. Ale no. Niestety, po tym, że to jest ładne, co... na niewiele się przyda. Oczywiście musiałem dostać obrażenia. Zanim jednak podniosę miksturę, którą tutaj widzę, co muszę, bo to tam muszę po prostu ubić jak najwięcej wrogów. Nie, to nie to. To chciałem. A, tak. Zdrowie zregenerować sobie to do tej granicznej wartości, która się sama odnawia. Ale już to się zrobiło, więc no. Chyba nie trzeba nic więcej w tej kwestii. Dobra. Biegnij, Kevin. Biegnij, Kevin. Będzie dobrze. Kolejne przejście. O, lepiej nie. Widzę tu wrogów. A jak widzę wrogów, to wiecie. Najczęściej kończysz to moją śmiercią. Tak więc pozwólcie, że w miarę możliwości ograniczę po prostu spotkania z przeciwnikami. Przynajmniej na obecny moment. Ograniczając właśnie do takich pojedynczych wrogów, których muszę po prostu bić. Czy tam bicie ich raczej nie będzie gwarantowało mi jakichś wielkich problemów czy śmierci. No i skupmy się właśnie na spokojnym podejściu. Na tyle, na ile pozwala granie Kevinem. Bo nie ukrywam chyba ze wszystkich postaci, którymi miałem okazję grać, bądź które wiem jak działają. Kevin należy do jednej z najtrudniejszych. Najprzyjemniejszych, nie ukrywam, ale najtrudniejszych. Jeśli chodzi na przykład o najspokojniejsze też, pod tym względem spokoju, rozgrywki, co też nie należy, to też jest niestety na szarym końcu listy. Mikstura. Mikstura leżała dosłownie obok, a ja żem zginął. No cóż, 6 minut. 319 monet. No nareszcie. Nareszcie. Powiem szczerze, nareszcie i tyle. Nic zacząć, nic ująć. While painful for a mother to see her son in sickness was still better than missing him for so long. Barry knew that she would make caring for Mark her mission. No, więc szykujesz nam zbieranie na kolejną postać. Tym razem Mark. Mark had to warn them about the dangers approaching. Despite how difficult it was to talk, he started naming the villages that were evacuated, or worse, taken over by the corruption, but soon succumbed to fatigue and fell asleep. Mary recalled hearing of an herbalist in Caldipo Caves that would have the yarrow at hand needed to treat Mark. The Bergsons would once again need to brave the treacherous caves in search of the herbalist. Tak, czek, jeszcze ich nie ukończyłem, więc nie problem. Ale no. Szykujemy się na odblokowanie Marka, który jest już... Tym razem mogę powiedzieć szczerze... bardzo... ale to bardzo fajną postacią. I pod kątem rozgrywki, pod kątem tego, jak bardzo ogarniam obsługę. Ale dobra. Zanim coś to przydało się, może trochę poulepszać parę rzeczy. Pierwsza kwestia, drogie, ale muszę.
Po prostu wiedza o obeliskach bardziej ulepszona pozwoli nam używać wszystkich tych, wiecie, skał w dużo lepszy sposób. No i na dłużej łączyć jakby bonusy. Nawet takie 40% to jest naprawdę spory bonus. A teraz, no, senka. Old tales and amusing stories. The Bergsons well knew that even in the darkest of hours, they lighten a heavy heart. And furthermore, maybe those heroes of old would teach something of their ways to the heroes of now while they listen to the trove of Grandma Margaret's stories. No i tym razem, zgodnie z tym, co obiecałem, żeby nie było, że ciągle teraz Kevinem czy Johnem. Oczywiście znowu to, ale wbrew temu, co bym chciał, wezmę Lindę. I tutaj mogę powiedzieć, nią może grałem raz, o ile w ogóle. Nie kojarzę, żebym nią grał, ale mówię maksymalnie może z raz. Jedyne co wiem, to żeby... Bo wiem, że można chodzić i strzelać jakoś fajnie. Dwa uniki i strzała jakaś wybuchowa, ale więcej nie wiem, więc dobra. Zobaczymy, jak to zadziała. Dobrze. Okej. Okay. Jak na razie wydaje się być na pewno znacznie łatwiejsza od Kevina. Ale nie, zdecydowanie. Nie kojarzę, grał postacią, która mogła poruszać się i strzelać. Mimo tego, że znam jej działanie, wiecie, głównie przez to, że z siostrą grałem, poza tym nawet jeśli z siostrą nie grał, to po prostu łatwo przeczytać, wiecie, ścieżkę rozwoju postaci, żeby wiedzieć co, jak, gdzie, kiedy, więc no. Przy okazji też zauważcie, że bije więcej obrażeń na pewno od Johna w niektórych sytuacjach. I dosyć podobnie do Kevina, chociaż no, Kevin zdecydowanie szybciej atakuje, przez co łatwiej mu eliminować wrogów w niektórych możliwościach. W sumie szybciej eliminuje, ale może nie łatwiej. Z tym tylko ci zagalopowałem. Dobra. Dobra. Jak nic, mogę wam powiedzieć, że co wydaje mi się, że nie jest dużo łatwiejsza nawet od Johna. W szczególności w tak, ręka, coś takiego jak ja. To w sumie potrafi wykorzystać jej atak dystansowy do tego, żeby żaden wróg nie trafił, okej? Okay? Jezu, ile mikstur. I na najlepsze jest to, że żadnej póki co nie potrzebuję. Kto wie, może okaże się niestety potrzebna za jakiś czas. A może pójdę na zmarnowanie. To w sumie byłoby poniekąd lepszym wariantem, wiecie, głównie dlatego, że chociażby oznacza to, że dałem sobie radę bez otrzymywania obrażeń. Ale dobra, mniejsza z tym, niż to zaczynam pleścić w poty. Po prostu... Okej, okay, dostałem 3. Jako, że już dostałem, to w sumie nie ma co czekać, mam tyle tych mikstur, że jedną mogę wychylać nawet do 3 punktów. Chociaż wiem, że to tak naprawdę marnotrawstwo. Dobra, utrzymuj swój dystans, Linda. Dobra robota. Przy okazji, co ona tutaj ulepsza, bo już nawet nie pamiętam. Ulepszyła chodzenie, dobrze. Moim zdaniem to jest fajniejsze nawet. O! Teraz jak nic trzeba będzie to poulepszać. Bo to jest bardzo fajna rzecz. Co to nie jest może najlepsze, ale wiecie, fajne. A reszty nawet nie znam. Nie ukrywając... Moja wiedza o grze Children of Morta jest ograniczona. Mocno. Jedynie co mogę powiedzieć, to, że w sumie... Dużo może grałem niektórymi postaciami, przez co mogę mieć sporą wiedzę na ich temat, ale daleko ani nie dotarłem. Ani, no, w sumie pewnie dużo jakichś eventów czy coś nie miałem. Tylko dobra, miałem odblokowane dużo więcej postaci niż pewien przeciętny gracz na tym etapie. Co może sugerować, że jednak grałem dużo, ale mało postępu mi się udawało. Dobra, może już nie gadaj o tym. Okej. Okay. Unik. Nie daj się. Nie daj się, Linda. Nie daj się. Wyeliminuj wrogów.
No niestety, zostałem trafiony. Bierz i unikaj. Na szczęście mam jeszcze dużo mikstur. Więc to, że zostałem trafiony, jeszcze wiecie, nie jest końcem świata. Przysłowiowym czy coś, ale... No mówię, lepiej było, gdybym nie dostał tych obrażeń. Dobra. Co to w ogóle jest? Nie sprawdziłem. Pokazuje się to. Co? Ma... Rosną prędkość ruchu i szansa na unik, maleje uskok? Co? Dobra. Mniejsza z tym, co by to było, nie było to i tak. Nie za bardzo wiem. A! Kosztem utraty możliwości wykonywania uskoków. Gdybym to wiedział, to bym tego nie użył, wiecie, ale... Bo teraz już za późno. Uskoki to była jedna z najważniejszych mechanik, jeśli chce się dobrze grać w domu, moim zdaniem. Nie wiem, tyle co teraz zobaczyłem już. Dobra. Ciężko będziemy sobie poradzić z tym wszystkim, ale muszę jakoś. Dobrze. Bierzemy szansę na krytyki. No i dawaj, Linda. Pokaż, na co cię stacie. Przy okazji jeden kamyczek to skrzynka, a w środku trochę złota, czy tam chyba morwy, jakoś tak to nazywają w tym świecie. I bossu. Oraz oczywiście coś, co to? Super. Ogłusza wrogów, z którym wejdziesz w kontakt podczas wykonywania uskoków. Idealna nam postać, której teraz już uskoków nie mogę robić. Pewnie tym zapłaciłem już za moje możliwości przejścia i przeżycia, ale no. Zobaczymy. Może jakimś cudem się to uda. Nie. Ojej. Okropny początek już teraz, mogę powiedzieć. Teraz te mikstury będą jeszcze cenniejsze niż były wcześniej, niestety. Mogłem tego naprawdę nie brać. Ale przynajmniej na przyszłość już będę pamiętał, co to jest. O ile wiecie, będę wystarczająco często grał w Chimera w Mortal Kombat taką. Jeśli gram raz na jakiś czas, tak jak teraz, po prostu co... nie będzie najlepiej. Chociaż gdybym jakoś tak systematycznie postarał się rozgrywać, naprawdę nie zwracać uwagi na to, czy jest siostra albo ktoś inny do grania, czy nie. Wtedy może byłaby szansa na to, żebym pamiętał po prostu, jak co działa, wiecie. Jakoś tak porządnie i w ogóle. O, jakieś wydarzenie tu będzie. A teraz wykorzystam w sumie największe oszustwo tej gry. Wiem. Zły człowiek ze mnie. Ale cóż, dali to czemu nie korzystać. Cześć przeciwniki. O, przy okazji widzę kamień. Zanim zobaczę tego eventu, to muszę odebrać kamień. I w ogóle jak tam z morwą? 429, okej. The air vibrated with the pilgrims' chanted prayers. Prayers offered to a deity that perhaps slumbered, unhearing, at the end of their journey. The hero did not know how many of them would survive the coming days. Nie mogę do nich wejść, żeby z nim bezpośrednio pogadać, niestety. Okej, czyli to jest kolejne takie, można powiedzieć, że coś będące tak naprawdę cząstką fabuły i takim trochę flavorem, ale nie mający wpływu na rozgrywkę. Szkoda. Nie będę ukrywał, fajnie by było dostać coś, co jest, wiecie, związane z tym wszystkimi, z tym wszystkim wątkami, które już się zaczęły. Nie to, żebym narzekał czy coś, bo i tak szybko udało mi się dosyć przejść pierwsze piętro, jeśli da się tak to nazwać. Potem jeszcze pokonać, jak to się nazywa, bossa i w ogóle. O, akurat się przyda, powiem szczerze, patrząc na to, że nie mogę unikać. No, ale kontynuując, udało się przejść pierwszy loch, pierwsze piętro, nie wiem jak to nazwać. Mamy Kevina. I w ogóle, nie wiem, czy w ogóle mam prawo do narzekania, że coś jest nie tak wolno, że chciałbym lepiej, inaczej i tyle. Bo w moim odczuciu i tak idzie mi świetnie. Dobra. I to jest najważniejsza rzecz.
która może okazać się... Nie zbawimy od mnie. I teraz muszę wziąć kolejny punkt umiejętności. I mam do wyboru dwie. Albo zwiększenie prędkości ataku, który się ładuje, albo zwiększenie obrażeń. Wiecie co? Wezmę to najpierw. Wiem, że tam to lepsze, ale muszę wam po prostu pokazać, jak działają szały. Co prawda to za chwilę, bo na razie nie ma co marnować na takie starcie. Więc zobaczycie, jak to działa. Bo to akurat nie będę ukrywał, pamiętam i to jest takie... No, to się nazywa potęga. I tyle. O, kolejny jakiś? Żeby babka odblokowała kolejną moc? Błagam, żeby to było to. Źródło powinno być źródło, ale niestety się ucięło. Nie wiem czemu. Dobra. Czy żeby coś było, czy co kolejne? Aha. When pressed, Mountain God was the only answer Grandma gave. A, czyli kolejne puste spotkanie z babcią. Szkoda. Akurat spotkanie z babcią. Nie mogę wam tak zaspoilować delikatnie, ale w mojej poprzedniej rozgrywce, czy tam w sumie jedynej, którą prowadziłem tam dawno jeszcze. Dobra, w sumie nie, bo jeszcze miałem tą pierwszą z serii, którą niestety przerwałem, bo mi przestało przechwytywać, ale... No, moja jedna rozgrywka, którą prowadziłem tak po części tam z siostrą wcześniej na X-Klocks-owej wersji. Po prostu... Tam, jak spotkałem babcię, to zawsze mi coś dawała. Tutaj już niekoniecznie. Oj. The poor herbalist had no valuables, but the goblin's greed had now surpassed gold and jewels. I nagle babcia przychodził, że była tam gdzieś obok. No trudno się mówi. Shedding tears for the dead man would serve no one now. The herbs needed to be delivered to Mary. No, ale przynajmniej mamy już postęp w wątku, wiecie, Marka. Jak tak dalej pójdzie, to można, bo dzisiaj będę miał kolejnego gościa do pokazania. Przy czym tutaj mogę powiedzieć szczerze, nie będę grał z wielką przyjemnością. Ale no. Tired of being called shady, he instead adopted the title Mysterious Shopkeep. Okej, zatrzymamy mniejszą tortę szału? Co? Nawet nie wiem, o co chodzi, ale okej. Zwiększone obrażenie ataku głównego kosztem zmniejszonego zdrowia. Gdybym miał dwa, to bym to wziął. Zwiększone maksymalne zdrowie kosztem obrażeń, nie. Mhm. To. Jeśli zdobędę jeden, to naprawdę, ja to muszę wziąć, powiem wam szczerze. Innej nadziei na przetrwanie niestety nie widzę. Tylko czy jeszcze mam w ogóle jakieś miejsca, do których mogę się udać? Chyba nie za bardzo. No cóż. I zawsze jeszcze coś jest, może. Okej. Okay. Oczywiście, jeśli się nie uda, żeby nie było, to po prostu wezmę i... Jak to się nazywa? Wezmę i ten, dam kryształa sobie na jakąś skrzynkę. Okej, okay, dobra. Jeśli teraz coś podejdzie, to już dostaję obrażenia, jak nie podejdzie, to... Też dostaję obrażenia, więc jest dobrze. Szkoda, że siostra tego nie widzi. Pewnie byłaby pewnie była zdziwiona i zaskoczona i w ogóle bym narodziła jakimś ode mnie tak Grantą Lindą, którą ona zawsze no do ostatków sił po prostu wmęcza. Nie ginąc razem sobie z tym wszystkim, no tak po prostu i tyle. Ale cóż, wiecie. Ja, siostra, to są dwa różne poziomy, dwa różne przedziały wiekowe. Dwa różne podejścia do gry i w ogóle. Więc nie ma co można tak przyrównywać, ale nawet ja bym naprawdę się zastanawiała, zaskakiwała i w ogóle. Mikstura, czy co? Co? Dobra, nie wiem co to było, czy dostałem jakieś rany wcześniej, czy jak? No. Ale, no, to nie była zwykła mikstura, to było co innego, jestem pewien. Dobra, nie było tu nic, czyli zostało tylko sprawdzenie pupów. Niestety, trupy nie miały niczego, więc... Mówiłem, że niby zużyję to wszystko, ale pozwólcie, że zużyję to na kolejnym piętrze. Tutaj niekoniecznie. Dobra. Piętro ostatnie. Wow.
Nie sądziłem, że to się uda się, ale dobra. O nie. Dużo wrogów. Jeszcze ten... Ten fioletowy gnój stał się elitą. Przynajmniej ja to nazywam elitą, nie wiem, jaka jest prawidłowa nazwa na to wszystko. A, to chyba mikstur szału. Dobra. Dobra, mamy kryształ. Kolejny. I... nie dostaliśmy obrażeń? Jak? Au, dobra, mniejsza z tym. Kolejne wrogi, dobra. Zdecydowanie to strzelanie. Podczas chodzenia to jest chyba najlepszy aspekt taki. Postać tego typu może posiadać. W szczególności w grze tego typu, wiecie, no i ma to takim skalimy, co wolę zacząć strzelać. No, bez ruchu, bo jednak ciężko jest wycelować czasami w ruchu. Ale tutaj to jest dziecinnie proste i tak naprawdę jako, że to jest na jednej płaszczyźnie, to strzelanie w ruchu jest jedną z chyba najważniejszych cech dobrego strzelca w grach takich. Ale dobra, mniejsza. Muszę zaczynać zbytnio rozgadywać inny temat. Gdzie w sumie, czyli na temat, wszystko jest tak naprawdę na temat, jeśli chcę o tym mówić. No, ale... nawet nie wiem, o czym mówię. Znaczy, temu o tym mówię. Więc po prostu większość roguelike'ów, roguelite'ów i tak dalej. Jeśli ma jakiegoś strzelca, to zazwyczaj daje mu opcję poruszania się. Tutaj, jak się okazuje, nie jest to w ramach umiejętności, tylko do ograniczonego czasu, co? Mówiąc szczerze, jest fajnym pomysłem, bo jest taki trochę aspekt poniekąd balansujący rozgrywkę. O nie. Po drugie w sumie, jednocześnie nie zaburza to jako tego ogólnego, powiedzmy, poczucia, że łucznik to mógł normalnie chodzić, strzelać zwykły kusznik. Chciałem sobie ktokolwiek, wiecie, dopóki to nie była jakaś broń, którą trzeba rozłożyć, tak dalej, jakiś trebuch, coś, no to tak naprawdę w ruchu spokojnie można było wystrzelić. No ale z drugiej strony, nie każdy jest w stanie się długo skupić, czy długo wytrzymać poruszanie się przy jednym strzelaniu, więc... mówię, to fajny aspekt i z perspektywy ogólnej, takiej, można powiedzieć nawet RP, i też z perspektywy ogólnego gameplaya. Dobra. Generous mushroom was vital to any concoction with the purpose of healing, while naturally poisonous, any skilled brewmaker could extract the important properties without danger. O. Dobra, mamy grzybki. Gdybym jeszcze pamiętał, do czego one były, poza tym, że była mowa o tym, że są lecznicze, to byłoby fajnie. Po prostu nie będę was opłamywał, nie pamiętam już. Nie pan... tak samo jak nie pamiętam, kiedy ostatnio grałem w Kingdom Hearts. Tam wiem, że to było podczas ostatniego odcinka, tylko... nie będę po prostu zmyślał, że tak, wiem, to niedawno czy dawno. Po prostu nie pamiętam. Wiem tylko, że to było w tym miesiącu. I pamiętam, że tam właśnie udało się przejść pierwszą krainę bossem. Znaczy, pokonując bossa i wszystko, chyba na moim pierwszym przebiegu Johnem samodzielnym. I tak, wiem, że... pewnie to nie było nic wielkiego i większość z was mogła powiedzieć, że oni też to zrobili to od razu i tak dalej, a ja się jeszcze z tym szczycę. No, ale dla mnie, żeby nie było, to było naprawdę sporo osiągnięcie coś takiego. To można nawet podniekąd nazwać powodem do dumy. Ale no. Mniejsza z tym. Na razie skupmy się na rozgrywce, a nie na jakichś takich moich głupich gwiazdkach czy coś. Dobra. Więcej szkieletów. Więcej szkieletów. Na spokojnie, nie trafią mnie, nie trafią. To mam w tej skrzynce... czyżby nic? Jak to? Wow. Chyba jeszcze się nie spotkałem dzisiaj, przynajmniej z tym, żeby nic mi nie wpadło ze skrzyni. Chyba to jeszcze zoom, ale ze skrzyni? Nie poddaję natury tego, że no, gobliny mogły tam nic nie schować czy coś, więc zrozumiałe jak najbardziej jest pusta, tylko po prostu szkoda z perspektywy gry. Ale dobra, może już o tym nie gadajmy. Mogę perspektywa RP, perspektywa gry w ogóle. Może warto byłoby też powiedzieć trochę, dlaczego zdecydowałem się grać postaciami, którymi zazwyczaj nie gram czy nie potrafię grać. To moim zdaniem też jest taki aspekt nietypowy, zazwyczaj zauważam, że jak ktoś gra, skupia się na tym, żeby grać czymś, czym lubi grać, czym umie grać i w ogóle. A ja zazwyczaj mieszam mocno i tyle. Znaczy, ja zawsze wychodziłem z założenia, że jeśli grać w coś, to trzeba próbować wszystkiego. Czyli coś lubi, czy nie, no to... szkoda byłoby ograniczyć swoje
pole do manewru w jakiejś grze, za którą się zapłaciło, czy w jakikolwiek inny sposób się zdobyło ją, do tylko tego, co się lubi. To można też przełożyć na inne aspekty życia. Nie tylko, no ale właśnie wracając, jeśli chodzi o gry. Gram Lindą, gram ewentualnie kimś innym, czy tam czymkolwiek. Dlatego, że... Pierwsze z perspektywy gameplayu, który może ktoś będzie oglądał, to byłoby nudne, żeby tak w kółko... no tylko jedną postacią. Ale lubię to dla siebie, bo ja lubię często zmieniać postacie, nawet jeśli nie umiem i tak po prostu próbować bawić się i w ogóle. O, przy okazji sklepikarz. Co tu mamy? Rzuć bombę, ożenie ogniste, zniknąć osobę wrogowie, czy mam obrażenia. Okej. Okay. Leczenie, czy to się nazywa to kula zdrowia, ale ogólnie mikstura. Czyli głazy, mniej szansa na podnięcie klientów, większa szansa na podnięcie morwy. No. Mam dwa klejnoty, ale tym razem nie czuję niczego sensownego tutaj. Tylko zobaczcie, bossu. A zapewne wiecie, jak się kończy to, że dochodzę do bossa samemu. Przynajmniej zazwyczaj, jak się kończyło tutaj. Prawdopodobnie jest spora szansa, że go pokonam. Nie byłaby, gdybym wiedział, co to jest. Bo ja może... nie wiem, albo nie pamiętam. Bo nie, po prostu nie kojarzę. Znaczy, dobra, coś tam kojarzę, ale nie wiem, czy to było w tej grze, czy w jakiejś innej. I zaraz zobaczymy, jak bardzo się myliłem, jak się bardzo nie myliłem i tak dalej. O nie, 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 nie. On jako boss, to jest niebezpieczeństwo gwarantowane. Na szczęście mogę dać radę unikać, chodząc, bo mam, wiecie, większą szybkość chodzenia jeszcze. Trzymajcie kciuki, żeby mi nie trafił. Jedno trafienie może oznaczać, że już do bossa nie dożyję. Dobra. Sporo kaski. No i nawet mnie nie trafił, więc jest dobrze. I tak wiem, że mogę użyć szału, ale chciałbym go zostawić właśnie już na bossa, jako że... W sumie... No, jest sytuacja taka, jaka jest i nie mam zamiaru po prostu ginąć. Będzie źle, to ucieknę, zbiorę mikstury, które wszędzie są porozrzucane i tyle. O, czyżby spotkanie z babcią? Kolejne ulepszenie właśnie. Nie wiem do końca, powiem szczerze, co ten symbol oznaczał. Zachłanność. A, dobra, czyli to będzie to związane ze zbieraniem chyba kasy właśnie. Inaczej mówiąc, będę to ulepszał mocno, no, od razu was ostrzegam. Głównie po to, żeby dzięki temu szybciej móc ulepszać inne rzeczy. Nawet jeśli to ma być kosztem tego, że oczywiście moja postać będzie słabsza czy cokolwiek. Sytuacja nie wygląda zbyt kolorowo. Na szczęście wiem, jak oszukać system. Więc pora oszukać system. Chodźcie, chodźcie. No chodźcie. Dobry jestem. Dobra. No cóż. Ja wykorzystuję tylko gry na swoją korzyść. No i teraz wracając właśnie do tematu tego wszystkiego. Tak samo jest nie tylko w grach tego typu, czy tym, co nagrywam, nawet jeśli gram prywatnie dla siebie, czy tam, powiedzmy, z kumplem. To zawsze chociaż raz gram czymś, czego nie lubię. Przykładowo, idealnym właśnie podsumowaniem tego jest ciężko zbrojność w Dark Soulsach, kiedy... Ja preferuję polegać na unikach, lekkiej zbroi, ewentualnie parowanie, chociaż mi zazwyczaj parowanie czasem nie wychodzi. No i zręczności ogólnej, albo na magii. No to ja potrafiłem grać specjalnie pod, jak to się nazywało chyba, cudy? Tylko w jednym sensie, żeby nie było tak szczerze, mogę powiedzieć, że gram pod cudy z własnej woli czasami. A natomiast jeśli chodzi o dwójkę czy trójkę, to cudy bardziej grałem, bo musiałem, czy tam, bo dawno nie ruszałem, czy w ogóle jeszcze się okazało, że nie grałem ani razu. Po prostu wiecie. Zagram tym po to, żeby nie móc, znaczy żeby móc powiedzieć, że tak, gram pod cudy, ale jeszcze lepiej jakby się udało ukończyć. Właśnie nawet tym ciężko zbrojnym, jakimś tankiem, cokolwiek. I w Skyrim chyba jest podobnie. Jak lubię magię ogólnie w grach, tak w Skyrim jakoś tak mnie szczególnie na nie pociąga. A tym bardziej przychodzenie gry nad łabadżakiem, a widzieliście sami, że się udało. Mnogo, jeśli ktoś tego jeszcze nie widział, to polecam sobie zobaczyć, bo moim zdaniem było ciekawe. Pomijając to, że to wiecie, u mnie taka trochę jest autoreklama, w ogóle trzeba autopromocji, nie pamiętam, jak to się nazywa, jak się to nazywa i w ogóle jak to się nazywa, tak się to nazywa, tak. Już zacząłem plątać. No jak to nazwać inaczej w ogóle? O, przekaz, tutaj coś jest. Co to?
Kolejna rzecz, która nie jest potrzebna. Ale dobra, wezmę. No ale kontynuując właśnie, dobra, bo już się znowu trochę wytrąciłem. Nieważne co, jak, gdzie, po prostu jak stwierdzę, że to jest ciekawy pomysł, czy tam po prostu już jeszcze tak nie grałem, to próbuję chociaż raz przejść grę tego typu. I dobra. Starczy tematu, idziemy na bossa. Trzymajcie kciuki, myśli, to jest to, czym myślę, to może być ciężko. W szczególności bez możliwości uskakiwania. Ale jeśli to nie jest to i okaże się, że naprawdę nie znam bossa, to będzie może easy. Albo będzie naprawdę gorzej. I uwaga, uwaga, czy to jest... The creature that now threatened the hero was a crudely focused inferno of hatred and malice. Okej. Nie kojarzę tego czegoś, ale... Proszę, włączyłem wściekłość i już. Co? Surely two were. Dobra. Mogę sobie nie poradzić. Z dwiema bestiami. Chociaż to jest na zasadzie jak gargulce w Dark Souls. Tutaj mogę powiedzieć szczerze. Masz jednego, radzisz sobie świetnie, a tu nagle, o nie, 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 koleżko, ja tu mam swojego brata, który mi pomoże cię zabić. Często się wszyscy umierało. Dobra, teraz jest jeden, znowu. Niestety. Brak uskoków prawdopodobnie mnie tutaj zabije. Dobra. Dobra. Atakuj. Atakuj. Okej, na spokojnie, wiecie. Przeczekać. I na blisko, żeby nie skakał. Dobra, unik. Unik wszedł. Widzicie to, ludzie? Manuskrypt zwinności. The poor creatures, twisted by the corruption, were finally able to rest. Dobra, pomimo w takim razie nie znałem tego bossa, ale brawo ja. The path to be cleared of the corruption. Moje pierwsze podejście, nie ukrywając właśnie Lindo. Nie dość, że to jeszcze. No patrzcie, po prostu udało mi się. Dało się, że to jest w ogóle mój drugi raz, kiedy w ogóle gram Lindo całkowicie. Więc brawo ja. Nie, super jest. I powiem wam szczerze, na tym prawdopodobnie bym kończył odcinek oczywiście i skończę. Jedne co to tylko to, że wiecie, po prostu przesłuchamy dialogi, ulepszymy co się uda ulepszyć i tyle. I może nawet zobaczymy jeszcze, czy Mark jest dostępny. The goblin siblings lay dead. The pilgrims were now safer in their caves. The last step remained to be taken. The warriors knew only that somewhere in the expanse of the caves was the ancient halls of the spirit who would reveal new truths to them. No i tyle. I czyżby? Czyżby to już? Czy jeszcze nie? Mark was out of the woods now. His fever gone. He was almost up and about. No to może jeszcze jednak nie? A może już nie pamiętam, bo wam szczerze. Welcome back, brother, said Kevin. No z tym witaj z powrotem, bracie, to chyba już go mamy. A jeśli tak, to mam kolejną super postać. No, tak. Teraz jestem już pewien, że to ten moment. Living in harmony with nature, but as Uncle Ben was fond of saying, a Bergson would forget how to walk before they forget how to fight. Dokładnie. No i mamy czwarty bohater, Mark. Można go określić jako mistrz bujek, mnich, czy po prostu ten, kto nawala z piąchy, za przeproszeniem oczywiście. No i proszę, mamy go. W takim wypadku najpierw wysłuchajmy ostatni dialog, po czym ulepszymy, no pewnie pazerność, ile się da. Czy jak to mi się nazywało, zachłanność chyba. I wiecie, kończymy odcinek. Whenever he could find time,
Mark was reading about herbs and salves, his interest in medicine inherited from his grandmother. To taka niewielka ciekawostka na jego temat. I teraz co my tu mamy właśnie? Zachłanność. Widzicie, drogi, a tylko 10%, więc... Ogólnie bardzo lubię to ulepszać. Nawet bym to może zrobił, gdyby nie to, że... I tak dużo szybciej postępuje, więc... O, czyli zwinność daje sobie szansę na unik. Zdecydowanie trzeba będzie to poulepszać. To też może. Mam wrażenie, tak samo. Wszystko ogólnie mi się przydało, ale... Na razie skupię się na zwiększeniu 10% zarobków ogólnych i teraz w sumie uniku, jako że nic więcej nie mogę. No i cóż, tym samym kolejny odcinek zakończył się kolejnym wielkim sukcesem. W sumie... Jeśli tak dalej pójdzie, prawdopodobnie parę odcinków i może nam uda się ukończyć tę krainę. Nie sądzę, żeby cała gra się, wiecie, kończyła po przejściu tego. Ta sala jest za duża i w ogóle. Potem patrzcie, no... Tutaj jest coś i tutaj jest coś. Ciężko sugeruję, jakby były minimum 3 krainy w tym wszystkim. Jak jest, zobaczymy niedługo. Pierwszy gość, aby był zamówiony, Anaya Dyer, był znaleziony w najciemniejszych głębokościach Keldipo Caves. For a spirit to leave her domain, though, was no simple task. Zanim jednak dalej pójdziemy czy coś, to muszę tylko wam pokazać właśnie Marka samego w sobie. No, rysowanie zdolności, dobra, to nieważne. Patrzcie. Jak tu jest napisane, starszy syn Johna i Mary postanowił poświęcić całe swoje życie na osiągnięcie równowagi, zarówno fizycznej, jak i umysłowej. Zadawane przez niego sery dobrze zaplanowanych, skoncentrowanych kopnięć ciosów pięściami bardziej przypominają rytualny taniec niż walkę. Jego zdolności to bariera Atmana, która, proszę, powoduje, że ataki główne napełniają pasek zbroi, otrzymywane obrażenia ulegają zmniejszeniu, ale będą szczyplać pasek zbroi. Inaczej mówiąc, po prostu fajnie będzie można się sobie redukować obrażenia i tu. Atakuj przy użyciu magicznego bicza, by ogłuszyć i pochwycić wrogów naprzeciw sobie. Super. Mówię wam szczerze, to jest super. Po prostu Mark jest chyba moim numerem 2 albo 3. Nie, prędzej 2, patrząc na to, kogo znam. Może jeszcze coś się zmieni, ale ogólnie wszystko jest super. No i to jeszcze jest najlepsza rzecz, jaka może być. Jeśli nim gracie, powiem wam szczerze, naprawdę polecam rozwinąć sobie gwałtowny atak. Dzięki temu, nawet jeśli Mark tak naprawdę bije z piąchy, to może nieźle dystansowo nawet atakować. Ale dobra, jak on działa i wszystkiego innego, co oczywiście doświadczycie już w kolejnym odcinku. A na obecny moment ja wam bardzo dziękuję, no i trzymajcie się. Hej, hej.